Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida zaprasza od 29 września do 4 października na 46. Jeleniogórskie spotkania teatralne w doborowej obsadzie. 29 września Skazany na blusa, 30 września Sprzedawcy gumek, 1 października Matki i synowie, 2 października Welcome Home Boys, 3 października Alois Nebel i na zakończenie 4 października Bar pod zdechłym psem. Bilety do nabycia w kasie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Szczegóły na stronie www.teatrnorwida.pl. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik 1 października od godziny 15 do 21.30 zaprasza wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, starszych i młodszych, na dzień otwarty. W programie imprezy pokazy sprzętu spółki Wodnik, konkursy, występy artystyczne, w tym zespołu Paihivo. Zapraszamy! Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Skutki suszy w lasach. Sytuacja jest stabilna. Wcześniejsze dopłaty dla rolników. To jest pierwszy raz w historii naszej agencji. Maluchem przez Europę. Wyjechaliśmy spod Wadowic przez Słowację, Rumunię, Bułgarię. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Zeszłoroczne susze odcisnęły swoje piętno na dolnośląskich lasach. Osłabione przez brak wody drzewostany stały się bardziej podatne na działanie różnych chorób czy kornika drukarza. Jak dokładnie wygląda sytuacja, zapytaliśmy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Zeszłoroczne susze obniżyły poziom wód gruntowych na terenie Dolnego Śląska średnio o 2,5 metra. Dla niektórych drzew, posiadających płytki system korzeniowych, taka sytuacja okazała się zabójcza. Osłabione drzewostany były bardziej podatne na różnego rodzaju choroby czy działanie kornika drukarza. Przez to w dolnośląskich lasach coraz częściej można było spotkać uschnięte drzewa. Jednak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych uspokaja. Sytuacja jest już stabilna. Sytuacja jest stabilna. Podjęliśmy szereg działań w postaci zatrudnienia trocinkarzy, którzy wyszukują w drzewostanach uległych klęsce jakby posuchy, którzy mają za zadanie typować te drzewa uschnięte do wycięcia. Podjęliśmy szereg działań związanych ze spotkaniami w nadleśnictwach po to, aby nadleśnictwa szybko reagowały. Do tego włączyliśmy szereg szkoleń. Dzięki szybko podjętym działaniom udało się ustabilizować sytuację na terenie Dolnego Śląska. Mimo to najbardziej poszkodowane są tereny Pogórza. Możemy tutaj wyliczyć nadleśnictwo Bardośląskie, Henryków, Świdnica, Jawor. W tych nadleśnictwach obserwuje się największe straty z tytułu efektu posuchy w postaci wydzielających się drzewostanów świerkowych i sosnowych. Mamy też dosyć duży problem i to monitorujemy, jak i zarządziliśmy w nadleśnictwach inwentaryzację drzewostanów liściastych, bo w nich również zaczęliśmy obserwować efekt trwającej posuchy. Jak na razie dolnośląskie nadleśnictwa były zmuszone pozyskać 800 tysięcy metrów sześciennych drewna posuszowego lub zaatakowanego przez szkodniki. Czy zaliczki z dopłat bezpośrednich dla rolników będą wypłacane przed 1 grudnia tego roku? O tym więcej w naszym materiale. Czujemy się osobami, które muszą zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla nas Polaków, czy nawet można iść szerzej, dla Unii Europejskiej, nawet całego świata.
Takie było i jest zadanie rolników. Na przestrzeni ostatnich lat jednak zmieniła się polska wieś. Jest ona przede wszystkim bardziej zmodernizowana. Modernizacja parku maszyn przede wszystkim. W większości gospodarstwa to, co było powiedzmy 20 lat, to co dzisiaj, to jest nieporównywalna sprawa. To jest skok technologiczny. To dzięki temu, że znaleźliśmy się w Unii. Bo to tak jak można zobaczyć, były maluchy, samochody, a dzisiaj już malucha na ulicy się nie spojrzy. Tak jak dzisiaj, wiele ciągników tych, które były 20 lat temu, dzisiaj nie ma. Rolnictwo się stało naprawdę wysokoprodukcyjne. Modernizacja gospodarstw na tak dużą skalę jest możliwa dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Rolnicy otrzymują także dopłaty bezpośrednie. Generalnie na Dolnym Śląsku składane jest około 56 tysięcy wniosków o dopłaty bezpośrednie. Bo to trzeba brać pod uwagę, że dopłaty bezpośrednie są najpowszechniejszym wnioskiem o dopłaty właśnie w naszym kraju. W biurze jeleniogórskim, z tego co pamiętam, jest około gdzieś 1,5 tysiąca wniosków co roku składanych. Zgodnie z ustawą dopłaty złożonych w tym roku wniosków powinny być wypłacone od grudnia do czerwca. Obecnie trwają prace nad tym, żeby zaliczki były wypłacane wcześniej. Jest to podyktowane między innymi tym, że jest trudna sytuacja w rolnictwie i mamy świadomość, że taka dopłata byłaby niezwykle pomocna dla gospodarstw, które przeżyły klęskę suszy na przykład w tym roku, która nie była tak mocno nagłaśniana, niemniej dała się we znaki, szczególnie na glebach o słabszej bonitacji. Tam tak susza wyrządziła szkody. I w związku z tym to jest pierwszy raz w historii naszej agencji, funkcjonowania naszej agencji, że tak wysoka zaliczka jest planowana oczywiście w tym roku. Część Polany Jakuszyckiej i tras biegowych przeszły pod zarząd wojewódzkiego samorządu. Inwestycja budowy nowoczesnego ośrodka sportu w Jakuszycach budzi wiele wątpliwości. Wątpliwości tyczą się przede wszystkim losów Stowarzyszenia Bieg Piastów. Jak na razie, mimo podpisania umowy, nic się nie zmienia. Na razie w zasadzie nic się nie zmienia. Będzie dwóch gospodarzy na Polanie, będziemy my i będzie spółka. Zakładamy zgodną współpracę i ja wierzę w tą zgodną współpracę, bo dzisiaj mieliśmy dość długie spotkania, gdzie pewne szczegóły tej współpracy uzgadnialiśmy. Można powiedzieć, że w tej chwili, jeżeli chodzi o zarządzanie, to jakby takim też gospodarzem nadal jest Stowarzyszenie Bieg Piastów, ponieważ my się koncentrujemy głównie na przygotowanie całego procesu inwestycyjnego, natomiast chcemy tak prowadzić proces inwestycyjny, żeby wszystko to, co było dotychczas na Polanie Jakuszyckiej, działo się tak naprawdę większych zakłóceń. W kontekście rozbudowy Polany Jakuszyckiej pojawiły się obawy, że z czasem rola Stowarzyszenia Bieg Piastów będzie maleć, a nawet może grozić mu likwidacja. To tylko plotki, uspokaja prezes Zygmunt Bobowski. W umowie jest wszystko zagwarantowane, Bieg Piastów jest niezagrożony. Ta kara za niedotrzymanie warunków umowy wynosi około 1 000 000 zł, także nie wiem, czy Urząd Marszałkowski ważyłby się w ogóle dokonać jakiegokolwiek zamachu na Bieg Piastów. Czy jednej imprezy, czy wszystkich imprez, które... W tej chwili dogadaliśmy, pierwotnie był przewidywany tylko zimowy Bieg Piastów i letni Bieg Piastów. Teraz ten kalendarz rozbudowaliśmy, bo dodaliśmy do tego jeszcze rowerowy Bieg Piastów i ultramaraton. Umowa zakłada także udział stowarzyszenia w formie współorganizatora w innych imprezach organizowanych na nowym obiekcie na Polanie Jakuszyckiej. Olga Dawidowicz, przedstawicielka pasieki państwa Dawidowiczów z Jeżowa Sudeckiego. Brała udział w międzynarodowym rajdzie na ratunek pszczołom. Siedzimy w Fiacie 126P, jest to wyjątkowy maluch. Dlaczego wyjątkowy? Po pierwsze, bo ma 31 lat, to już jest pewne osiągnięcie. Mimo tego, że ten Fiat 126P ma 31 lat, przejechał 4000 km po Europie. Olga Dawidowicz wraz z właścicielami innych maluchów podróżowała w ramach rajdu na ratunek pszczołom. Wyjechaliśmy spod Wadowic, przez Słowację, Rumunię, Bułgarię, do Grecji dojechaliśmy. Później promem do Włoch i z Włoch przez Austrię, Czechy do Polski. Jechali po to, aby szerzyć akcję ochrony pszczół. W różnych krajach, do których przyjeżdżaliśmy, były takie z lokalnymi pszczelarzami przygotowane takie akcje, kampanie, żeby uświadomić ludziom nie tylko w Polsce, ale właśnie w Europie, jak ważne pszczoły są dla naszej egzystencji, bo gdyby nie one, to nas by nie było. Olga Dawidowicz w ostatnim czasie dostała informację, że szykuje się kolejny tego typu rajd. Dużymi krokami zbliża się kolejna edycja jednej z najstarszych imprez kulturalnych w naszym mieście. Już w ten weekend odbędą się Karkonosze Open.
Będzie to już 51. edycja turnieju tańca Karkonosze Open, na którym wystąpią zawodnicy z Polski i zagranicy. W tym roku na turniej zapowiedziało już w tej chwili 15 par z 15 krajów Europy. Mamy nadzieję, że ta lista jeszcze się poszerzy. Zgłaszają się pary, lista otwarta, więc liczymy, że wystartuje w tej imprezie około 500 par sportowych i rekreacyjnych z całej Europy. W tym roku organizatorzy mieli duże problemy z przygotowaniem imprezy. Turniej w tym roku spotkał się z dużym zaangażowaniem miasta, władz miasta, pani poseł, ponieważ ten turniej właściwie już w tym roku miał się nie odbyć. Brakowało środków, brakowało chętnych do pracy, ale dzięki wyrozumiałości, dzięki tradycji imprezy, impreza w tym roku się obroniła i odbędzie się po raz 51. Karkonosze Open odbędą się w Parku Sportowym Złotnicza w dniach 24 i 25 września w godzinach od 10 do 21. Zaproszeniem na Karkonosze Open kończymy serwis informacyjny. Dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia. Zbliża się wyjątkowe wydarzenie. Międzynarodowy Dzień Seniora, Senioralia 2016. W dniach od 28 września do 1 października odbywać się będzie 5. Dolnośląski Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów. Dodatkowo koncerty zespołów artystycznych na Placu Ratuszowym oraz koncert Melodie Polskie w Filharmonii Dolnośląskiej. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze zaprasza starszych oraz młodszych do uczestnictwa w Senioraliach 2016. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy offroadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Tegoroczne trendy jesienne to ciepłe i naturalne barwy. Metaliczne kolory, zwłaszcza odcienie miedzi i złota, są bestsellerem. We wnętrzach ceniona jest prostota w połączeniu z wyrafinowanymi dodatkami. Liczy się także jakość. Stylową jesienną kolekcję oferuje salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze. Do każdej kołdry puchowej Jasiek gratis. Wyprzedaż kolekcji letniej. Autoserwis Bieniarz Jelenia Góra oferuje pełen serwis w zakresie rozrządów, układów hamulcowych, ogumienia, klimatyzacji oraz innych napraw, w tym diagnostykę komputerową pojazdów osobowych i dostawczych. Ponadto Autoserwis Bieniarz proponuje mycie, woskowanie, odkurzanie, pranie tapicerki wszystkich pojazdów. W oczekiwaniu na wykonaną usługę będą mogli Państwo napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi. Autoserwis Bieniarz przynależy do ogólnopolskiej sieci Perfect Service. W jednym miejscu zadbają Państwo o swój samochód oraz ubezpieczą auto, dom i rodzinę.